Dzień dobry, nazywam się Kamil Ratajczyk, jesteśmy w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Moim gościem jest dr Jarosław Dolat, kierownik działu historii przemysłu również Muzeum w Opatówku, a znajdujemy się tutaj nieprzypadkowo. Kiedy myśli się o rozwoju industrialnym w Polsce, o szybkim rozwoju, o fabrykach, dymie fabrycznych kominów, zwykle Polakom tutaj, czy też Kaliszanom, raczej na myśl przyjdzie Łódź, niedaleko zresztą od nas od Opatówka tak położona. Często mówi się o Łodzi jako polskim Manchesterze, jest tam, kojarzy się przemysł tkacki, ale nawet Kaliszanie, nawet mieszkańcy tej ziemi kaliskiej mogą nie kojarzyć tego i nie mają pojęcia o tym, że sam Kalisz zapisał się w tej historii rozwoju industrializacji złotymi głoskami i był tutaj jednym z takich ośrodków bardzo prężnie rozwijających się. I właśnie po to, żeby nadrobić te zaległości wiedzy historycznej Kaliszan, spotykamy się w tym nieprzypadkowym miejscu, poświęconym też właśnie historii tego rozwoju przemysłu. I na ten temat będę tutaj rozmawiał z doktorem Jarosławem Dolatem, którego już przedstawiłem. I może zaczniemy tak właśnie od tego, może od takiego podłoża historycznego właściwie, tego, w jakim miejscu znalazł się Kalisz, kiedy zaczął się ten rozwój przemysłowy. Może tak w ramach wstępu właśnie taki backstage historyczny całego tego zdarzenia. Dziękuję za zainteresowanie tematem, bo oprócz każdy region, oprócz oczywiście swojej jakiejś historii politycznej, czy administracyjnej, czy kulturalnej, posiadał swój rozwój gospodarczy, jakieś uzyskał znaczenie na mapie gospodarczej regionu, kraju, czy szerszych nawet terytoriów. No i miasto Kalisz też zostało w pewnym okresie docenione, zauważone i wsparte zostały tutaj wszelkie jakieś działania prowadzące ku temu, żeby stworzyć podstawy bytu materialnego ludności miejscowej i dostarczać krajowi, bo wtedy tak to nazywano, krajowi dóbr konsumpcyjnych w celu wyeliminowania zewnętrznego importu z zewnątrz, tak, towarów z zewnątrz, bo. No także jest, no, powiedzmy, że jesteśmy w roku 1815 roku, tak, no to tutaj trzeba przypomnieć, że Kalisz stanął się po Kongresie Wiedeńskim w tak zwanym Królestwie Polskim, które było włączone do państwa rosyjskiego, oczywiście posiadało tam pewną autonomię, tak, znamy to chociażby własną konstytucję. I w ramach tej autonomii możliwe było wspieranie, rozwój właśnie gospodarczy tych terytoriów. No. I dla Kalisza tak się szczęśliwie złożyło, że też został w ten program włączony. Zostały wtedy wyłączone, czy wskazane miejsca, dobra przeważnie państwowe, na których można było prowadzić taką działalność. Dotychczas w okresie wieku XVIII i przed Kongresem Wiedeńskim również takie idee już krążyły, tak, oświeceniowe idee zauważenia mieszczaństwa czy własnej wytwórczości, jakiegoś merkantylizmu, ale to w polskich warunkach nie miało potwierdzenia w takim ewidentnym wsparciu państwa. No, przepisy prawne już powstały, ale przepisy prawne to jest okazuje się, że stworzenie bardzo dobrych przepisów prawnych do prowadzenia, ówczesnego języka mówiąc, biznesu, interesu, nie wystarcza. Trzeba wyzwolić pewną inicjatywę. I tutaj tą inicjatywę właśnie przejęło ten organ administracyjny, nazwijmy to jednak państwem, tak? Czyli te organy zarządzające Królestwem Kongresowym. Oprócz przepisów prawnych, które utrzymano z czasów pruskich, w czasach pruskich, chociażby prawo nabywania gruntów przez osoby nieszlachetnie urodzone i inne przepisy prawne, trzeba było stworzyć fundusze inwestycyjne, które by wsparły, zachęciły ludzi, którzy mieli jakąś ideę na inny sposób swojego utrzymania, nie tylko z ziemi lub z wojaczki, z wojny, ale podjęcia się jakiejś przedsiębiorczości, wytwarzania jakichś dóbr,
potrzebne były zachęty właśnie finansowe i takie udało się dzięki polityce Banku Polskiego, bo utworzono Bank Polski w okresie Królestwa Kongresowego. Przypomnijmy tutaj postać chociażby hrabiego księcia Drudzkiego Lubeckiego, który został pierwszym prezesem tegoż banku. Udało się wygospodarować środki finansowe i utworzyć różnego rodzaju fundusze, między innymi budowlany, fabryczny, żelazny, z których wspierano takie inicjatywy. No też okazało się, że Polacy nie byli jeszcze na to przygotowani. No tu całe to dziedzictwo Rzeczpospolitej Szlacheckiej za nami, że tak powiem, się ciągnęło bardzo długo, że po prostu nawyk, tak, to nawyk podejmowania takiej działalności przedsiębiorczej nie był wyrobiony. To inne grupy narodowe wcześniej do tego doszły. Więc trzeba było się posiłkować takimi ludźmi z zewnątrz i też wszystko było skorelowane. Także widzimy, to była naprawdę bardzo przemyślana polityka. Nie tylko stworzono fundusze, wyznaczono tereny, przygotowano tanie kredyty, pożyczki, nawet bezwrotne, czyli pewnego rodzaju dotacja. Jeżeli bezwrotna, to pewnego rodzaju dotacja. Do tego jeszcze sprowadzano osadników, specjalistów, żeby zajęli się taką przedsiębiorczością. W przypadku Kalisza dało to pozytywny efekt, gdyż już od samego tutaj startu tego programu, już w 1816 roku mamy inwestycje podejmowane, przybywają specjaliści, którzy korzystają z tych środków rządowych, plus własnych, wznoszą inicjatywy. I różne inicjatywy mieć. Wyznaczono tereny na tak zwanym przedmieściu, wtedy zwanym już warszawskim, no bo droga na Pomorze została odcięta, więc ta dawna trakt pomorski, toruński już nie funkcjonował, tylko nazwano to miejsce przedmieściem warszawskim. Tam wyznaczono tereny, ale też inne mieście i tam zaczęły powstawać gmachy. Tam bardzo wartościowe gmachy. I niektóre przetrwały próbę czasu. Tą próbą czasu oczywiście było z jednej strony powstanie listopadowe, a później przerwanie tej polityki państwa. Byliśmy, jakby pozbawieni własnej polityki gospodarczej. Tak? Nie należy się tego słowa wstydzić, że to była swego rodzaju prowadzona polityka gospodarcza. Ona się skończyła w pewnym momencie, a niektóre inicjatywy przetrwały tą próbę jeszcze około 100 lat funkcjonując. Nie? Dobrze, to może przejdziemy. W takim razie mamy taki głębszy backstage historyczny, ale takim znamiennym wydarzeniem wydaje się, nie wiem, jeżeli dobrze pamiętam, to były lata 70. XIX wieku i tutaj wpływy przemysłu hafciarskiego z saksońskiego miasta, Plauen, pamiętam. I przejście tutaj od roli Kaliszan jako pośredników, handlarzy haftem do ściągnięcia tutaj przemysłu hafciarskiego i może wydaje się, że jest to taki kluczowy moment w tym rozwoju takiego szybkiego skoku i może byśmy troszeczkę porozmawiali o tym wydarzeniu, czy jakby tam trochę pan przytoczył, jak wyglądało to i jaki miało to wpływ, jak dało to kopa, że tak można ująć, dla dalszego rozwoju. Są to ciekawe. Ja myślę, że jednego i bez drugiego momentu historycznego nie można omówić. Te lata 70., że tak powiem, są gdzieś zagłębione właśnie w początkach wieku XIX. No, rzeczywiście po powstaniu listopadowym pewną stagnację się obserwuje, to tutaj nawiązałem, brak jakichś inicjatyw. Dopiero to są kolejny jakiś taki impuls. No Kalisz został tutaj, że tak powiem, jeszcze nie wskazany jako teren inwestycyjny. Kolej nie dotarła, bardzo późno do Kalisza przecież wiemy dotarła. No. Więc funkcjonowało to wszystko na razie siłą rozpędu z tych lat 20. i 30. XIX wieku. No ale w latach 70. nastąpiła tutaj pewna zmiana. Przede wszystkim działacze lokalni, którzy zajmowali się sprowadzaniem towarów za granicę, to stało się takim tutaj cechą charakterystyczną dla miasta Kalisza, czyli obsługa tego handlu przygranicznego. Tak? No w latach 70. Państwo rosyjskie wchodzi w etap
tak zwanej polityki protekcyjnej, gospodarczej polityki protekcyjnej. Tutaj chociażby trzeba wskazać rosnącą pozycję Niemiec, która zagrażała, Rosjanie zauważyli, zagraża to pozycji Rosji i należy politykę gospodarczą też dostosować do polityki stricte rozumianej. Więc wprowadzono cła na towary przywożone z zagranicy, opłacane tak zwanym złotem. I tutaj na Kalisz podziałało to rzeczywiście bardzo znamiennie, gdyż nie opłacało się w tym momencie przywozić towarów towarów z zewnątrz, no bo po prostu opłaty graniczne były bardzo wysokie. No i jest to logiczne, sensowne, zawsze się tak dzieje. Oczywiście był przemyt nielegalny, ale Rosjanie też zwiększyli siły nadgraniczne, uszczelniono. Więc żeby utrzymać swój byt, chociaż szczerze mówiąc, to była też inicjatywa producentów z Plauen, którzy nawiązali kontakt z dawnymi odbiorcami z taką myślą, żeby przenieść część produkcji właśnie tuż za granicę. No i ta lokalizacja padła na miasto Kalisz. I to jakbyśmy tutaj, musimy powiedzieć, te zdarzenia należy powiązać z tym, że to jest początek przemysłu chawciarskiego, czyli dawni przemytnicy, dawni kupcy, dawni handlarze, którzy sprowadzali towary luksusowe, bo takimi były hafty i koronki z zachodu, zaczęły być produkowane na miejscu. Początkowo to polegało na tym, że te maszyny były wydzierżawiane, a następnie już po stwierdzeniu, że to przynosi dobre efekty ekonomiczne, już miejscowi zaczynają inwestycje. I rzeczywiście to poszło, to było jakby strzał w dziesiątkę, bo to pociągnęło znowu rozwój naszego miasta ku kolejnym sferom, tak? Dane tutaj ekonomiczne, gospodarcze, jeżeli analizujemy, to wskazują bardzo dynamiczny wzrost. No trzeba powiedzieć, że w tym momencie też historycznym tego typu wyroby były bardzo silnie, bardzo modne, bardzo popularne, szczególnie w Rosji i w tych kresach kongresowego i w Rosji. To jest okres tak zwanego historyzmu. To tam historycy kultury mówią, że to pewien był kryzys, tak, że brak jakiejś własnej stylistyki, poszukiwania. I to też się przekładało się nie tylko na architekturę, na kulturę, na malarstwo, ale też na modę. Tutaj przypomina mi się cytat chociażby z Nocy i Dni, kiedy Maria Dąbrowska, jako młoda, małe dziecko, zobaczyła swoją ciotkę Michalinę i że od stóp do głów cała w koronkach wyglądała jak bazylika, tak? Określiła ją bazyliką. Także te wyroby były bardzo popularne, duże ilości ich schodziły. A to pociągnęło, to chawciarstwo znowu pociągnęło i kolejne branże, bo to i z chawciarstwem jest związane nawet i przemysł chemiczny, byśmy mogli powiedzieć, gdyż wtedy wyroby musiały być śnieżnie białe. Tak uważano, czyste to miało być białe. Dzisiaj mamy kolory, są w powszechnym użyciu. Bieliznę nosimy kolorową, tak? A w tamtych czasach po prostu, jeżeli by miał ktoś ubranie jakieś kolorowe, to odbierano, że jest po prostu brudne, tak? Więc była kwestia bielenia. Okazało się, że woda z prostym do tego się idealnie nadaje i zaczęto sprowadzać tutaj z fachowców w zakresie bielenia. I to jest jakby droga do kolejnych zakładów, które tutaj się tworzyły, właśnie zakłady wykończalnicze, które znowu dalej ewoluowały. Także ten pierwszy impuls musi być w rozwoju gospodarczym, w rozwoju przemysłu, a następnie one pociągają na kolejne, tak? No dobrze, właśnie
zanim przejdziemy może do samych fabryk, to jeszcze Pan wspomniał tutaj o nocach i dniach i jakby tak spojrzeć trochę na opis nocy i dni, to tym jak gdzieś utarło się trochę mówić o Kaliszu z tamtego okresu, pojawiły się takie terminy jak Wenecja Północy i że Kalisz miał być tam przed 1914 rokiem miastem, które miało jakiś swój urok, ale z drugiej strony patrząc na przykład, jeżeli może nie na Kalisz, ale na obrazki jak wyglądały miasta przemysłowe tamtych czasów, na przykład oglądając Ziemię Obiecaną, można się też domyślić, że taki rozwój szybki niósł ze sobą bardzo silne przeobrażenia tkanki miasta, czy tej zabudowy, czy te demograficzne, bo ten rozwój demograficzny także miał miejsce. Czy jakby mógłby Pan nam trochę powiedzieć to, jak zmieniał się sam Kalisz, jeżeli chodzi o jego tkankę demograficzną, o to, jak mieszkali wtedy ludzie, jak właściwie, jaki był obraz tego miasta w tym okresie? No rzeczywiście, charakterystyczny jest dynamiczny rozwój miasta, demograficzny, ale tu trzeba wskazać trochę późniejszy okres, czyli dołączenie dworca kolejowego do Kalisza. To jest początek już wieku XX. No, takie są też przekazy, relacje, że do prowadzenia tej kolei mieli sami przemysłowcy, czyli lobby. Tak? Każde działanie musi być... No, oczywiście dzisiaj się głosi, że zwalczać należy lobbying, że jest niekorzystny, bo reprezentuje jakąś grupę interesów, ale jego się nie da nigdy wyeliminować. On zawsze jest. I Kalisz, mając tych przedsiębiorców, którzy zaczęli na tym produkcji chociażby tej hafciarskiej zarabiać pieniądze, stanowili jakieś lobby, zauważyli, że tam, gdzie dociera kolej, jeszcze następuje dynamiczniejszy rozwój i udało się ostatecznie, tak wiemy, doprowadzić. I to też jest taki jakby podłożona, no to tak przewrotnie powiem, jakby bomba pod Kalisz, że Kalisz eksploduje w tym momencie, tak? I rzeczywiście to od tego momentu Kalisz bardzo dynamicznie się tutaj rozwija. Liczba ludności to chyba więcej jak 200% wzrosła, tak? Jak kiedyś pamiętam. Liczyłem to przy okazji pisania, że to było w ciągu 20 lat chyba ponad 250% nawet. Czyli no, niespotykana skala. Rzeczywiście taki rodzący się, tak jak Pan na początku powiedział, taki jak Manchester, czyli w krótkim czasie dynamiczny rozwój demograficzny, to może jeszcze, jak będziemy mieli czas, to jeszcze o tym wzroście demograficznym, jakie były jego przyczyny, może będzie chwila. I no niestety, i teraz o tej tkance miejskiej, i oczywiście ci ludzie musieli gdzieś mieszkać, nie? No inwestowano rzeczywiście pierw we fabryki, pierw tutaj się na początku tutaj tego fabrykant nie interesuje, ale w pewnym momencie też powstaje głód mieszkań i pojawiają się inwestorzy, którzy wznoszą domy już takie czynszowe. No, Kalisz nie zyskał takiej zabudowy czysto robotniczej, tylko to są raczej reprezentacyjne kamienice, reprezentacyjne domy wzdłuż jakiejś alei, w jakiejś ulicy, w jakiegoś ciągu komunikacyjnego. Tym ciągiem komunikacyjnym głównym miasta Kalisza, no, to stało się Śródmieście, dworzec kolejowy. To jest właśnie ten okres, intensywna zabudowa, czyli w kierunku zachodnim ku dworca kolejowego. No tutaj też ciekawa jest ta historia związana z dworcem kolejowym. Też na odrębny temat, czemu to tak się zdarzyło, że ten dworzec tak daleko został odsunięty od miasta, no ale tak się zdarzyło. No ze względów strategicznych, tak tylko wspomnę, że myśl rosyjska tutaj zaważyła. No co spowodowało to oddalenie dworca kolejowego, spowodowało, że miasto w tym momencie rozwija się w kierunku jakby zachodnim. Też były już wyznaczone nowe obszary takie inwestycyjne do zagospodarowania, chociażby Piskorzewie Kaliskie. To jeszcze Franciszek Reinstein, taki architekt miejski Kalisza, on wyrysował w połowie wieku XIX obszary, gdzie takie tereny inwestycyjne, obszary gospodarcze by można było wytyczać i powoli ten obszar się zabudowywał. Chociażby byśmy tutaj wskazali takie obiekty chociażby miejskie, jak gazownia miejska, jak rzeźnia miejska. I kolejne obiekty, wiemy, że fabryka fortepianów się też tam zlokalizowała. Ten jeden z pierwszych bielników, który służył przemysłowi hafciarskiemu, też na tym terenie powstało. Także miasto
bardzo dynamicznie, rzeczywiście w okresie krótko przed pierwszą wojną światową, bardzo dynamicznie się rozwijał. I trzeba wspomnieć, że to różne grupy narodowościowe w tym procesie jakby uczestniczyły. Tak, no. Także miasto Kalisz było w tym momencie wielokulturowe. Nawet się pisało pojawiały się takie artykuły, że nawet już jesteśmy blisko utworzenia linii tramwajowej, która, jak wiemy, ostatecznie w Kaliszu nie powstała. Tutaj może ja troszeczkę jeszcze wrócę co do kolei, bo zawsze tak uważam, że najciekawsze w historii dla kogoś, kto może nie jest tak bardzo zaangażowany, jest to coś, co pozostało namacalnie po tej historii. I tutaj warto wrócić właśnie do kolei, która połączyła Kalisz, no z Łodzią właściwie, a przez Łódź także z Warszawą. Że taką ciekawostkę, jak ktoś zawędruje do Łodzi, to w Łodzi właśnie nadal jest dworzec Łódź Kaliska, który właśnie był, no jak się można domyślić, stamtąd wyjeżdżały pociągi do Kalisza. Jeszcze drugą taką jest ciekawostką, którą warto zauważyć, można ktoś jak będzie jechał sobie do Łodzi, że tutaj trochę w celu ekonomizacji budowy tej linii, praktycznie wszystkie dworce na tej linii zostały wybudowane według jednego planu, dlatego są tak dla siebie podobne, gdyby kogoś to skonsternowało. Tak. Całą linię nazywano Kaliską. W Warszawie też był dworzec tak. Kaliski. Tak, który to przez Niemców został w 15 roku zburzony. Tak, więc no niestety w Warszawie już pozostałości nie znajdziemy, ale w Łodzi, no nie jest to ten dworzec, jakby nadano mu taki bardzo modernistyczny sznyt, zresztą teraz także jest znowu modernizowany, więc, ale nazwa pozostała. Jest więc dworzec Kaliski nadal. Jeszcze co do tramwaju, to warto zauważyć, że to był lobbying prywatnych przemysłowców, a zresztą także w Łodzi ten w Kaliszu tramwaj nie powstał, chociaż też czytałem rzeczywiście, że to były całkiem takie, powiedzmy, możliwe do realizacji plany, a w takiej Łodzi rzeczywiście ten tramwaj też powstał siłą właściwie prywatnych środków pierwotnych. Dopiero potem stało się to gdzieś tam elementem zarządu miejskiego. A jeżeli chodzi o takie pozostałości namacalne także, to może przejdźmy trochę do nich, no bo tak mówimy o tym, to może wydawać się bardzo teoretyczne, ale tamten okres właśnie powiedzmy tak od tych lat 70. XIX wieku, to dzisiaj rzutuje. Kalisz. I pozostałością taką główną są pewne zakłady, które oczywiście, nie wiem, raczej nie dam sobie ręki uciąć, ale powiedziałbym z bliższą prawdopodobieństwo, że nie są u tych samych właścicieli w żadnym wypadku, ani nawet ich dziedziców, ale do dzisiaj istnieją właśnie zakłady przemysłowe czy marki, których geneza sięga właśnie tamtego okresu i może byśmy tak wspomnieli trochę o tym, skąd się wzięła Kalisja w Kaliszu, skąd się wzięły Grześki, dlaczego są produkowane w Kaliszu, jaki to ma związek właśnie z tamtym okresem. O tych właśnie zakładach przemysłowych, fabrykach i markach, które dotrwały do dzisiaj z tamtego okresu. No tak, trzeba powiedzieć, że no, fortuna kołem się toczy. Tak? Jedne inicjatywy działały krótko, już jakby właściciele nie mieli szczęścia. Bo to też związane jest z takimi codziennymi. Czasami się historycy doszukują jakichś podstaw ekonomicznych danego zdarzenia, a czasami zwykle ludzkie nieszczęścia powodowały, że żywot danej inicjatywy było krótko. No, krótkie. Ale w Kaliszu rzeczywiście te inicjatywy, trzeba powiedzieć, były udane. Zweryfikował je czas i że tak powiem, przez całe pokolenia, jedno czy drugie, czy trzecie, rzeczywiście ta rozpoczęta kiedyś tam charakter, ten zapoczęty kiedyś charakter produkcji utrzymał się całkiem długo i przetrwał różne systemy ekonomiczne, tak? No, przetrwał historię. No, niezależnie od systemu politycznego, czy to powiedzmy demokracji, czy jakiejś tam formy autorytaryzmu, czy totalitaryzmy, no one były zawsze ludziom, dobra materialne, ludzie zawsze potrzebują i zakłady muszą trwać. Tak, no, muszą trwać. No, trzeba powiedzieć, że te branże, jak ja tutaj często w muzeum opowiadam, że przemysł nie może być, sprawdza się taka branża, która jest dobrze, że tak powiem, zanalizowana. Tak? Dzisiaj się mówi, że są tak zwani analitycy rynkowi, którzy analizują, co się sprzeda. Tak? No tutaj nie ma, że tak powiem, skomplikowanych rzeczy, po prostu trzeba znać życie. Tak? Trzeba znać życie i po prostu co te wyroby, Kalisz, w Kaliszu postawiono takie wyroby, które ludzie rzeczywiście potrzebują, tak? Które w życiu codziennym, no to przede wszystkim odzież, tak? Tkaniny. No, bez tkanin tak, no, nie ma funkcjonowania.
Więc ta branża rzeczywiście od początku, że tak powiem, a nawet jeszcze wcześniej sięgając, że były warsztaty rzemieślnicze gdzieś tam w średniowieczu, cały czas ta kontynuacja, nawet do naszych czasów, pomimo tych trudności związanych z tak zwaną globalizacją, funkcjonuje. Chociażby tutaj produkcja pluszów i aksamitów, która zaczęła się właśnie od bielenia tkanin, a później właściciele postanowili po nawiązaniu kontaktu z przedsiębiorcą niemieckim Augustem Girmesem zmienić charakter zakładu. I to jest trafione. Mamy już stuletnią kontynuację w produkcji pluszów i aksamitów. Oczywiście przy zastosowaniu innych surowców, ale to jest ten tak zwany przemysł runowy utrzymany. Przemysł hafciarski tak samo dotrwał ponad 100 lat, czyli tradycja jest 150-letnia utrzymania tego charakteru. Wiemy, że ten zakład, który został utworzony po II wojnie światowej, no bo takie też były wyroki historyczne, takie zdarzenia historyczne, że połączono cały szereg zakładów w jeden zakład, funkcjonuje ze zmiennym szczęściem, ale nadal funkcjonuje. Czy produkcja fortepianów, co pan wspomniał, no produkcja fortepianów też łączy się tutaj, przypomnę, że z początkami, z latami 20. XIX wieku. Wtedy pierwsi fortepian mistrze zostali do Kalisza sprowadzeni, a ci następni, a ci kontynuatorzy, ci już kaliscy, ród chociażby Fibigerów, od tamtych uczył się tego zawodu, bo Fibigerowie przybyli tu jako stolarze. A później od tych kaliskich, od Chińców, o innych nauczyli się tej produkcji i rozwinęli, tą historię znamy, we wspaniały zakład, który do naszych czasów prawie dotarł, tak? Prawie dotrwał. No wiadomo, te problemy dzisiaj, nazwijmy te problemy związane z globalizacją, czyli z otwarciem rynków, z bardzo silną konkurencją, ze zdobywaniem środków inwestycyjnych, to są cały szereg problemów, ale nie rozmawiamy o współczesności. Tak? Tylko jeżeli mogę ad vocem wrzucić, to oczywiście może akurat w przypadku budowy pianin, fortepianów, jako w postaci jakiejś marki konkretnej czy zakładu, to nie dotrwało do naszych czasów, ale oczywiście ale branża dotrwała, jakby to technikum, które znajduje się w Kaliszu, budowy fortepianów, czy jakby to, że Kalisz, jakby tutaj można dużo eksportuje właśnie specjalistów, jako że trochę trudno, żeby się gdzie indziej wykształcili niż u nas, więc rzeczywiście oczywiście taką, chociaż pozostałością duchową to jest, a dorzucę, że ale jest wiele takich marek czy zakładów przemysłowych, które swój rodowód taki wprost, jeżeli patrząc tak prawnie na to, mają właśnie w tym okresie, na przykład czy to jest Haft, dzisiejsze przedsiębiorstwo, czy właśnie Kaliszanka, nie wiem jak to jest właściwie aktualnie struktura właścicielska, ale producent tutaj Grześków i jakby swój rodowód ma od fabryki, to było Biszkoptów i ciastek Mystkowskiego, tak, czy dobrze pamiętam? Dokładnie, właśnie. Tutaj na tej sali znajduje się pudełko Kazimierza Mystkowskiego, tak jak najbardziej, tak. Tak, czy są może jeszcze jakieś pan kojarzy, które tak można wskazać, że wtedy zapoczątkowały? No też ważną rolę, no niestety nie dotrwały do naszych czasów, chociaż ostatnio słyszałem, że w Niedźwiadach jeszcze funkcjonuje młyn, że Kalisz zawsze stał na produkcji też młynarskiej, ale są elewatory kaliskie, tak? Wyspecjalizowała się ta branża w inne działy. Też no, tutaj bym wskazał chociażby no, już mające późniejszą historię związaną z II wojną światową, ale przed wojną też koncentraty spożywcze już funkcjonowały. Przed II wojną światową Karol Gerlich założył takie zakłady koncentratów spożywczych pod nazwą Prosna, którą możemy zauważyć chociażby w zakładach winiary. Też powstał przemysł karoseryjny. Jeszcze przed II wojną światową przemysł karoseryjny. On dotrwał prawie, że do naszych czasów. No w tej chwili zakłady działają poza terenem Kalisza, ale to jest też ta tradycja. No drukarstwo kalickie. W Kaliszu też mamy bardzo silną branżę poligraficzną. A już liczymy tutaj od końca wieku XVI początki drukarstwa kaliskiego i oczywiście cały czas w innej formie właścicielskiej i w innej formie organizacyjnej, ale poligrafia też jest w Kaliszu, też wskażemy wiele zakładów. Zakłady funkcjonują nadal, zakłady państwowe.
produkcji silników lotniczych i cały klaster, ale na bazie tej tradycji przecież powstał tak zwany dzisiaj to się mówi klaster lotniczy, tak? Inne firmy, czy Aerotech, czy Pratt & Whitney, no, czy te nasze tradycyjne WSK, PZL w Kaliszu nadal przecież funkcjonuje, dając pracę przez wiele pokoleń, tak? Podstawy bytu materialnego mieszkańcom Kalisza, dając bytność. No tutaj pan wspomniał jeszcze o Kazimierzu Myskowskim. Rzeczywiście w tej chwili te zakłady nadal funkcjonuje, ta nazwa Kaliszanka, chociaż tutaj jakby dziecko przerosło swojego ojca i ten produkt pod marką Grześki zdominował tę nazwę i ta firma jest rozpoznawalna bardziej od swojego produktu, tak? Wafla. No. To prawda. Mi się nasunęły właściwie dwa pytania, ale może najpierw tak. Jeszcze coś, co chciałbym dorzucić. O, to jest takie pytanie, bo jakby trudno, tak może tak cały czas mówię o tej Łodzi, ale trudno nie porównywać Kalisza do Łodzi przez położenie, przez jakby tutaj tą u schyłku XIX i początku XX wieku dość podobną historię, nawet opartą tutaj tylko w Polsce bardziej, w Kaliszu bardziej hawciarstwo, w Łodzi bardziej włókiennictwo takie klasyczne. Ale chciałem się tak zapytać, czy słusznie może zauważyłem, bo gdzieś tam trochę czytając, bardziej przyglądając się temu rozwoju przemysłu w Łodzi i przyglądając się w Kaliszu, że w Łodzi zdecydowanie dominował tutaj, jeżeli chodzi o strukturę właścicielską tutaj fabryk i innych zakładów, powiedzmy osoby nienarodowości polskiej, to byli częściej Żydzi, Niemcy, trochę Rosjanie. Ja kiedyś wertowałem, tak właściwie z tych większych zakładów przemysłowych, które były w tamtym okresie w Łodzi, znalazłem tylko jedną osobę, która była Polakiem, można było tak bez wątpliwości określić, że była, a z tego, co zauważyłem w Kaliszu, to wyglądało trochę inaczej i rzeczywiście tutaj było więcej osób, które były w narodowości polskiej, które czy tak tendencja to tylko ja tak zauważyłem, czy tak rzeczywiście było, że było tutaj bardziej, że nie było to tak zdominowane na przykład przez jakiś czynnik rosyjski, który oczywiście miał tutaj łatwiej zdominować ten rynek. No, że no, ja bym porównał. Tutaj Polacy dosyć późno weszli na tą arenę właścicielską. No, związane to było no, z tym z pomysłem na życie, tak? Z pomysłem na życie. No, wiadomo, dominowali początkowo Niemcy, później osoby wyznania mojżeszowego, czyli Żydzi, a Polacy no, na samym końcu. W okresie międzywojennym to tutaj Polacy zaczynają dominować. Są coraz bardziej aktywni, uczymy się bardzo szybko. Nawet w przemyśle hawciarskim, gdzie dominowali, to byli tylko Żydzi, to pojawiają się polskie nazwiska, chociażby pan Józef Sawicki, nawet on został później przedstawicielem hawciarstwa w Izbie Przemysłowo-Handlowej z Kalisza. Także Polacy coraz częściej w te branże wchodzili. No tutaj ja bym z tego, że tak powiem, problemu większego nie robił. Po prostu związane to było z tradycją danych grup narodowościowych, nie? No. No dobrze, ale tak musiałem zapytać, bo gdzieś tak rzuciło mi się to rzeczywiście w oczy, że tych nazwisk polskich się tutaj więcej pojawia w tym okresie zauważalnie. I tak, bo mamy właściwie czas, możemy jeszcze wrócić trochę do rozwoju tego demograficznego Kalisza, o którym mówiliśmy, no bo to tak brzmi bardzo imponująco 200-250%, ale to nie tylko z tego, co pamiętam, wynikało z napływu ludności, ale także ze zmieniania się granic administracyjnych Kalisza i może jakby pan trochę więcej przytoczył o tym, jak wyglądało to dokładnie, jak ten napływ ludności? No, przybywały były tutaj ludność z innych ośrodków, no, z innych, no głównie tutaj społeczność żydowska rosła, ale też polska społeczność, no związane generalnie, to trzeba spojrzeć na ten problem generalnie, że pod koniec wieku XIX następuje rzeczywiście wzrost ogólny wzrost demograficzny, tak? Ogólny przyrost. Jest to związane z poprawą jednak warunków bytowych, jednak warunków, coraz lepsze jest, tutaj zawsze przytaczam taki fakt, że nastąpiły w wieku XIX oprócz rozwoju przemysłu nastąpiły bardzo też znaczące zmiany w rolnictwie.
To też tutaj historycy bardzo często o tym zapominają, że to, co osiągnęliśmy, co mamy dzisiaj, te osiągnięcia w zakresie produkcji rolniczej, to one mają swoje źródło właśnie w wieku XIX, odejścia od tak zwanej trójpolówki. To spowodowało i cały szereg zmian, chociażby wprowadzenie właśnie płodozmianów, wprowadzenie segregowania nasion, wprowadzenie pełnej orki, wprowadzenie tak zwanych opasów roślin pastewnych, to w XIX wieku powoduje wzrost produkcji żywności. To się z automatu, lepsze żywienie przekłada z automatu, to się przełożyło na wzrosty demograficzne. Na wzrosty demograficzne, tak. I to w Kaliszu też, własnymi siłami demograficznymi, ale też przybywali tutaj nowi ludzie, znajdując to miejsce jako atrakcyjne do zamieszkania, do inwestycji. Tak? No, tradycja taka zawsze była. Ona się tak do połowy wieku XX utrzymała, że należało mieć, rodzina powinna mieć kilkoro czy wiele dzieci, tak? Wiele dzieci, tak? No i związane to było z tym, że był zawsze problem tak zwanej nadumieralności dzieci, tak? Więcej dzieci po prostu, zawsze jak miało się więcej, to powodowało to, że jak któryś ma szansę przeżyć, tak? Tutaj w Opatówku chociażby pana Gilera zawsze przypominamy, który miał kilkanaścioro dzieci i żadne jego nie przeżyło, bo to po prostu dzieci się rodziły sobie. W przypadku, no, w tym momencie, kiedy następuje poprawa przede wszystkim żywieniowa, ale też i higieniczna, i też medycyna się pojawia już w lepszym wydaniu, to wszystko się przekłada ku temu, że ta nadumieralność niemowląt odchodzi powoli w przeszłość. I to jest ten moment, kiedy następuje w całej Europie tak zwany boom demograficzny. I trzeba powiedzieć, że Polacy, naród polski, jako cała populacja też na tym, że tak powiem, podwaja się, bo wiemy, że jak Rzeczpospolita upadała w XVIII wieku, to Polaków, tak podaje się, było około 8 milionów, tak? A odrodzona Polska to już jest ponad 20 milionów, czyli podwojenie, w ciągu 100 lat podwojenie. No te liczby muszą robić wrażenie, że gdzieś tam od początku powstania państwa do wieku XVIII 8, a później w ciągu 100 lat podwojenie. No wiemy, że inne państwa szybciej, więcej to osiągały, ale my dzięki jakiejś wewnętrznej energii, sile ducha, też tak tego naszych dziadków, naszych pradziadków, udało się to tempo też utrzymać i dorównywać innym, a wiemy, że na początku, zaraz przy u progu niepodległości było to niezbędne. Tak, no, wiemy, dzięki temu w 20 roku Józef Piłsudski mógł tą milionową armię wystawić. W przeciwnym razie, gdyby to się nie dokonało, to mogłoby różnie być w historii. Demografii, tak może już trochę poza tematem naszej dzisiejszej rozmowy, ale taki rzut demograficzny na dane czasy trochę zdecydowanie zmienia percepcję. Tak, spotkałem się kiedyś z takim szacunkiem, że w czasach Bolesława Chrobrego na terenach, które to jest dobre porównanie, bo mniej więcej to państwo Chrobrego obejmowało podobne tereny jak dzisiaj. Mieszkiwało około miliona osób niecałe, a dzisiaj mamy już, więc te wszyscy, no, obywatele, jeszcze nie można było mówić o obywatelstwie, ale poddani, wtedy księcia chyba, zależy z którego roku to było szacować, ale wszyscy ci poddani zmieściliby się w Warszawie i w kilku aglomeracjach polskich aktualnie, nie wiem, wrocławskiej, łódzkiej, poznańskiej czy śląskiej, wszyscy by się zmieścili, jeszcze by im zostało trochę miejsca. Ale jeszcze tak wrzucając, bo nie są to co prawda dotyczące dokładnie tego okresu dane, no bo to już jest po zburzeniu Kalisza, po jego tam pierwszej odbudowie, to był chyba rok 1924, ale widziałem tam szacunki, że w ówczesnym Kaliszu zagęszczenie ludności wynosiło ponad chyba 7 tysięcy osób na metr kwadratowy. To by było najludniej zagęszczone. Kilometr.
na kilometr, przepraszam, co coś powiedzieć. Tak, na kilometr kwadratowy to byłoby najgęściej zaludnione dzisiaj miasto w Polsce, przebijające nawet takie duże ośrodki, co też trochę daje rzut tego, jak ludzie musieli wtedy mieszkać z uwagi na to, ile mieli dzieci i jak gęsto to było. Dzisiaj nam się wydaje, że mamy głód mieszkaniowy, no bo trudno jest gdzieś tam osobom młodym się na przykład wyprowadzić od swoich rodziców z powodu cen mieszkań i tak dalej. Trzeba sobie wyobrazić, jak wyglądało to wtedy, jak sobie na głowie ludzie musieli żyć. No dobrze, mieliśmy trochę i może tak jeszcze, to jest taka, bo już widzę, że trochę zmierzamy do czasu naszego zaplanowanego, jako taka klamra kompozycyjna naszej dzisiejszej rozmowy. Jakie były, bo rozumiem, to był okres Hossy, duży do 1914 roku i znaczy przyczyna jest dość oczywista, tutaj zburzenie Kalisza, ale jakby oprócz tego, jakie były generalnie przyczyny końca tej Hossy, takiej, jak to może trochę rzutowało, tak jakby taki trochę klamra tych końca tego okresu, jak to rzutowało gospodarczo, oprócz tutaj zburzenia miasta, też znaczenie miało to, że jakby zamknął się rynek wschodni dla Polski i ten hawciarski, może trochę pan o tym nam powie. No, tak, rzeczywiście to nazwać to trzeba dla Kalisza. Ten moment historyczny, wielką katastrofą. No, ta dynamika cały czas trwała aż do samego wojny. Nawet takie są przekazy, bo się podaje rok 14, że tam 60 tysięcy ludzi mieszkańców, a że już w samym, tuż przed pierwszą wojną światową, że nawet do 80 dobija, liczba ludności dobija, więc ta dynamika cały czas funkcjonowała i ta dynamika była bardzo, rozwoju gospodarczego bardzo silna, że dopiero pod koniec lat 30. podają statystyki, że dopiero wyrównaliśmy produkcję, Polska, ta odrodzona, osiągnęła poziom produkcji z 14 roku, dopiero pod koniec, tuż przed drugą wojnę światową. To pokazuje rzeczywiście, jaka to była dynamika. No przede wszystkim to wydarzenia z sierpnia 14 roku to było zburzenie podstaw materialnych. Tak? No to tutaj przede wszystkim zniszczenia w substancji mieszkaniowej, wypędzenie ludzi. To jest ten oczywiście cios. Później też dewastację żołdactwa niemieckiego i rabunek chociażby usunięto wszystkie usunięto pasy transmisyjne chociażby, bo były pasy skórzane. To też taka ciekawostka, bo tak wszędzie po wojnie, jak tak czytałem prasę kaliską, że fabrykanci narzekają, że nie ma pasów transmisyjnych. I tutaj zainteresowałem się, o co to chodzi. Po prostu żołnierze brali te pasy transmisyjne jako podeszwy do butów. Tak? Podchodzili, po prostu odcinali sobie do torby, zabierali i podbijali. I po marszu jakimś po prostu podbijali sobie, czyli kawał takiego pasa transmisyjnego, po prostu żołnierz sobie, jak wszedł do fabryki, sobie odcinał nożem, bagnetem i ze sobą zabierał, jako taka rezerwa. A mamy na przykład, dowód na to mam taki, że tutaj w muzeum posiadamy maszynę parową z Lewkowa i tam się zachował pas transmisyjny, no bo tam nie przyszedł front, tak? Bo to był Lewków, jest na zachód od Prosty, tam front nie przyszedł. Czyli wszystkie ziemie, które jak Niemcy przeszli w kierunku wschodnim, poniszczone były, nie było pasów transmisyjnych, wtedy nie było elektryczności jeszcze, więc uruchomienie każdej maszyny wymagało sprowadzenia pasów transmisyjnych. Więc tu już mamy ta przyczyna, że po prostu zniszczenia materialne, tak? Poniszczenia maszyn, nie ma napędu, nie można nic sprowadzać. To jest to. A później rzeczywiście to, co pan wspomniał, pewne nastawienie, to jest jakby taka zmora w historii Polski, że nasze granice były przesuwane i żeśmy wchodzili zawsze w jakieś systemy gospodarcze zewnętrzne, tak? No wiadomo, okres zaborów, no to było Królestwa Polskiego, było uzależnienie od wschodu, a ziem zachodnich znowu od zachodu, tak? I trzeba było to wszystko zintegrować. No w przypadku Kalisza oczywiście dominował zbyt na wschód i to stanowiło niewątpliwy problem, chociaż bym też z tym nie przesadzał. No tutaj w przypadku chociażby hawciarstwa, no zmieniła się moda, tak? No druga wojna światowa spowodowała emancypację kobiet, tak. Już tutaj, że tak powiem, to przełożyło się na modę kobiecą taką, że idzie w kierunku
męski, tak? Redukcja tych wszystkich dekoracji, ozdób. Miało to swoje, że tak powiem, racje bytu i też takie materialne, że po prostu społeczeństwo też zbiedniało generalnie zbiedniało, więc to ma też takie swoje uzasadnienie, więc zawężenie rynku wewnętrznego, bo są też na to takie przekazy, dowody, że nadal ten handel na wschodzie w sposób nielegalny, tak zwaną kontrabandą się na teren Związku Radzieckiego, już Związku Radzieckiego, nadal się odbywał. No, tak tutaj jest taki powieściowy pisarz Piasecki się nazywa i on taką, to on się właśnie, on udał się tam na wschód i żył wśród tych kontrabandy i nawet kilka powieści na ten temat popularnych w okresie II Rzeczypospolitej napisał, nie? No. No dobrze, i tak jak patrzę na zegarek, to doszliśmy mniej więcej do tego czasu, który mieliśmy zająć, ale wydaje mi się, że poruszyliśmy wszystkie takie najważniejsze wątki, chyba że chciałby pan jeszcze coś dorzucić tak od siebie, co panu tutaj leży, co warto powiedzieć. No tak, ja chciałbym, no na to się, do tego też, na ten wywiad też przygotowałem specjalnie, no że po drugiej wojnie, po pierwszej wojnie światowej, to przy pierwszej wojnie światowej, trzeba to zauważyć, że miasto Kalisz się podniosło, przede wszystkim zostało miasto odbudowane i też tempo było imponujące, podaje się rok 29 jako zakończenie, czyli to jest 15 lat od 14 roku, zakończenie odbudowy miasta Kalisza i też powinniśmy być jako Kaliszanie z tej odbudowy dumni i wskazywać, że nie tylko II Rzeczpospolita wzniosła Gdynię, ale też praktycznie narodziło się na nowo całe miasto, cały kwartał miasta. Tak, to, ale o tym będziemy w kolejnym naszym filmie myślę rozmawiać, bo to też jest bardzo ciekawy wątek odbudowy Kalisza, tego rzeczywiście, że to było takie, można chyba powiedzieć, drugie po Gdyni, może nie drugie, ale jeszcze, no ale powiedzmy, że znamy rzeczywiście Gdynię, wiemy o tutaj rozbudowy tej industrializacji w dzisiejszym województwie świętokrzyskim, a w tym okręgu staropolskim, a gdzieś tak się zapomina, że Kalisz też był wtedy jakby ważnym elementem, ale o tym w naszej następnej rozmowie, a na ten moment dziękujemy. Zapraszamy, może jeżeli ktoś chciałby tak namacalnie tutaj poznać historię właśnie tego okresu rozwoju industrialnego, nie tylko Kalisza, ale nie tylko ziemi kaliskiej, ale także tutaj, jak się przeszedłem, widziałem, że są także eksponaty niekoniecznie wyłącznie kaliskie, to zapraszamy tutaj do historii, do Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. I to by było tyle. Moim gościem był dr Jarosław Dolat i widzimy się w następnym filmie, który tak będzie już dotyczył już tutaj dotkniętego wątku, czyli zburzenia Kalisza. Dziękuję.